No dobra, słuchajcie, czyli tak. Dotąd pisaliśmy kod w PHP, pisaliśmy zwykle statyczne, gdzieś tam jakieś informacje, wprowadzaliśmy dane sobie bezpośrednio do kodu, albo robiliśmy to na CodeWarsach i wtedy te rzeczy były gdzieś tam dostarczone z zewnątrz. Natomiast dzisiaj chcę wam pokazać, jak używać poprawnie formularzy, tak żebyście mogli wprowadzać jakieś dane, instrukcje sterujące do swojego kodu w PHP w taki sposób, żeby on coś z tym dalej robił. Generalnie są dwa sposoby, takie najpopularniejsze i takie, które was na tym poziomie, że tak powiem, edukacji interesują, przekazywania czy kontrolowania aplikacji w PHP, to znaczy wysyłanie żądania GET albo wysyłanie żądania POST. I generalnie, jeżeli ja sobie zrobię tutaj jakiś pliczek PHP-owski w tym folderze, to otwierając go przez przeglądarkę, wejdę sobie tutaj i otworzę go w ten sposób. Nie, to miał być test w ogóle, a nie tekst. Nie wiem, dlaczego mi wyszło tekst. To ja tego nie widać może w żaden sposób, ale ja otwieram go wysyłając żądanie tak zwane GET, tak? Czyli pobrania dokumentu. Tu możecie sobie, jak wejdziecie sobie w zakładce w inspektora, panowie, jak wejdziecie sobie w zakładkę inspektora i w zakładkę network i odświeżycie stronę, to zobaczycie, co wasza przeglądarka wysłała i co dostała z powrotem. W tym wypadku przeglądarka wysłała zapytanie o plik test PHP i tu macie napisane, że wysłano go metodą GET, otrzymano status zwrotny 200, czyli OK. Tak? Czyli znaleziono stronę i serwer ją wysłał do nas z powrotem. I teraz generalnie, jak uruchamiacie w ten sposób jakąś stronę w PHP, to nie wysyłacie żadnego payloada. Tutaj nie ma nigdzie danych, które wy wysyłacie do tej strony. Wy żądacie strony, ale nie wysyłacie do niej danych. Możecie, dopisując tutaj po znaku zapytania, w ten sposób wysłać dane do strony, którą wywołujecie. I one w tym momencie, widzicie, tutaj są odebrane do odebrania przez serwer pod kluczem data i to, co ja tam wpisałem, x, y, z. Tak? Żeby w PHP te dane odczytać, musimy się odwołać do zmiennej superglobalnej, która się nazywa albo get, dolar gleba get. I to jest zmienna, która zawiera, tablica, która zawiera wszystkie informacje przesłane do nas przy użyciu metody GET. Ewentualnie to, do czego ja zachęcam, żeby wam już się nie mieszało i tak dalej, to jest użycie zmiennej request. Request to jest post, GET i chyba cookies zespawane w jedną tabelę, więc żeby było wygodniej, używacie wtedy wszędzie request. Nie musicie pamiętać postget, nie ma znaczenia, działa tak samo, tak? Widzicie, że efekt działania jest dokładnie taki sam, czyli mamy dane jako string przekazane tutaj URL-em. OK? I do czego to nam jest potrzebne, jeżeli chcecie sterować programem, czyli chcecie wysłać do waszej aplikacji jakąś komendę, czy kazać mu coś konkretnego robić, to właśnie zwykle wy robicie to przy użyciu geta. Poza tym wysyłanie getem ma tą zaletę, że możecie komuś taki link z zakodowanymi danymi wysłać. Czyli jak ktoś wam wysyła linka do jakiegoś mema albo coś w tym rodzaju, to zwykle on ma zakodowany getem właśnie ID tego obrazka, który chcecie zobaczyć. Strzelam, tak? Albo, bo to nie zawsze jest URL, tak? Ktoś wam wysyła do jakiejś strony URL, to też nie wysyła wam do strony głównej, tylko do jakiejś podstrony. Zwykle macie getem zakodowany URL, który... czy tam obiekt, do którego ten skrót konkretny prowadzi. Drugim sposobem wysyłania danych do PHP jest użycie formularzy HTML-owskich. I wtedy wygląda to w taki sposób, że musicie zrobić forma. Może inaczej, ja sobie zrobię drugi pliczek, żeby było łatwiej test HTML i tutaj zrobię formularz.
I jak tworzycie formularz, to dwie obowiązkowe rzeczy, które musicie określić. Pierwsza to jest metoda, jaką ten formularz wyśle dane. I co do zasady praktycznie zawsze będziecie używać post. A druga to jest atrybut action, czyli dokąd wyślę te dane. Ja w tym momencie wyślę do tego pliku test PHP. Tak? I wewnątrz forma możecie sobie stworzyć na przykład jakieś pole tekstowe, które przejmie od użytkownika jakieś tam informacje i z tymi informacjami, te informacje dalej jakoś obrobi przy użyciu PHP. Czyli mogę sobie zrobić tutaj na przykład input. Niech będzie tekstowy. Nazwijmy go sobie first name. I teraz uwaga, dla PHP, żeby mógł przeczytać cokolwiek z formularza, istotny jest atrybut name. Jeżeli zapomnicie użyć name'a albo ustawicie jakąś dziwną wartość na name'a, nie będziecie w stanie przeczytać w PHP, że tak powiem, tej wartości. Zrobimy sobie jeszcze labelkę do tego. I żeby móc wysłać formularz, jeszcze jedna rzecz, której potrzebujemy, potrzebujemy guzika submit. Tak przygotowany formularz możemy wpisać tu jakieś imię, nacisnąć wyślij. Uruchomi nam się ta funkcja test PHP, znaczy plik test PHP i widzicie, że macie w payload, że form data zostało wysłane. Tak? Zostało wysłane first name, czyli to, co było wpisane w polu typu input. Tak? To druga metoda wysyłania danych. Te metody można ze sobą łączyć, natomiast co do zasady częściej jednak będziecie używać posta. Tylko sobie zobaczę jeszcze, co ja tutaj miałem. A, okej, okay. To wiem. To też wiem, dobra. I teraz tak. Co możemy sobie w prosty sposób od użytkownika wziąć i policzyć? No to mamy, to przed chwilą zrobiliśmy. Mamy pole tekstowe i ono się wyświetla, tak? Ile ma lat? Możemy zrobić. Okej, okay, dodajmy sobie tutaj. Jaki input? Number, tak? OK. Dostajemy oba. Co możemy z tym zrobić w PHP na przykład? No, ale teraz jak chcę wyciągnąć. Teraz zobaczcie, jedna rzecz. Dostałem, prawda? Wszystko jest OK. Teraz co będzie, jak wywołam bezpośrednio ten plik? Nic, jest pusta tablica, bo tu mam requesta. Do czego dążę? Jeśli bym chciał na przykład policzyć tutaj tak jak ile masz lat, tak? I zrobimy sobie tutaj echo. Tak wyciągam sobie pierwszy element, czyli wyciągam sobie z requesta, z tablicy, używając jako indeksu nazwy, która była użyta tutaj jako name. Czy to jest zrozumiałe?
Mogę sobie zrobić jeszcze w ten sposób, tak? I teraz zobaczcie, jeżeli ja odświeżę tą stronę, to co tu się stało? Tak, bo nie ma danych, tak? To jest też jedna z rzeczy, o której musicie pamiętać, żeby sprawdzać zawsze i weryfikować, czy otrzymaliście faktycznie dane z formularza, bo ja sobie uruchomiłem ten test PHP i on jakby nie ma danych. I nie ma danych i walnął warningiem, tak? Jeszcze pół biedy, jak to jest warning, gorzej jak to jest error. Teraz jak cofnę sobie i wejdę stąd, to oczywiście wszystko będzie działało tak jak powinno. Żeby uniknąć takiej sytuacji, że otrzymujecie błędy czy tam ostrzeżenia, bo wysyłacie bez sprawdzenia, próbujecie czytać requesta, jest taka funkcja w PHP, która się nazywa isSet. I to jest funkcja, która zwraca true wtedy, jeśli dana zmienna istnieje i została ustawiona. Bo teraz na czym polega problem? Request jest zawsze, niezależnie od tego, czy wysłaliście dane, czy nie wysłaliście danych, to ten request zawsze istnieje, więc nie możecie uzależniać logiki waszej aplikacji od tego, czy istnieje zmienna request. Ale możecie isSetem sprawdzić, czy w ramach requesta została stworzona zmienna, którą was interesuje. I możecie to całe zapakować sobie w ifa. Nie, bo może być wysłane jako null. Znaczy, czy coś jest null, to nie jest równoznaczne, że nie istnieje. Null to jest nic, pustka, tak? Ale nie jest to jednoznaczne z nie istnieje. Robicie sobie tak. I robicie sobie tak. I robimy sobie end logiczne. Czy jest ustawiony request first name i jednocześnie czy jest ustawiony age. I wtedy dopiero, jeżeli te dwie części są ustawione, to wywołaj to. A jeszcze taki plot twist możemy sobie tutaj zrobić. Else. Jest taka funkcja w PHP jak include, która pozwala wam załączyć zawartość pliku do innego pliku. W tym konkretnym wypadku pozwoli mi zaczytać zawartość tego pliku z formularzem tutaj. Czyli logika tego pliku wygląda następująco. Jeżeli otrzymałem pierwsze imię i age wiek z formularza, to wyświetli ten tekst. W każdym innym wypadku wyświetli tamtą stronę z formularzem. I teraz jak ja sobie otworzę tutaj to, to dostanę stronę z formularzem. Mimo, że tu jest, zobaczcie, cały czas test PHP, tak? Natomiast po wysłaniu dostaję dalej na test PHP to. Jedyna wada tego jest taka, że tutaj nie ma nagłówka. Możecie zobaczyć, że jest pusty head, a puste body. Na to też coś można poradzić. Możemy sobie tego HTML-a podzielić do plików i importować niezależnie, czyli mogę sobie stworzyć tutaj header i skopiować do niego do otwarcia body włącznie oraz zrobić sobie pliczek footer i do niego skopiować z kolei ten dół pliku, czyli zamknięcie body, zamknięcie HTML. I teraz załączyć je niezależnie tutaj. I w ten sposób w dużej mierze rozdzielam HTML-a od PHP-a, tak? Nie całkiem, bo niestety tutaj dalej muszę echować HTML-a, ale w dużej mierze udaje mi się rozdzielić jedno od drugiego. I to działa dalej tak samo, tylko teraz tu widzicie już normalnie na tej stronie, gdzie jest ta część logiczna, mam normalnego pełnego HTML-a, tak? Czyli tutaj ładuje mi się normalnie head i końcówka pliku HTML-owskiego też, tak? Więc tutaj nie ma tego problemu. Okej. No dobra. Najczęstszym chyba, tak faktycznie, jak ktoś tam wspominał z was, najczęstszym zastosowaniem formularzy takich, których macie gdzieś tam
Styczność to jest formularz jakiejś rejestracji albo logowania, tak? Zwykle każda strona, gdzie chcecie coś porobić, będzie wymagała od was tego, żebyście się zalogowali. I oczywiście, o ile w dzisiejszych czasach bardzo modne jest to single sign, czyli że logujecie się gdzieś Googlem albo Facebookiem, to jednak mimo wszystko jeszcze nie wszystkie strony mają tą OAuth authentication, czyli tą właśnie logowanie za pomocą Facebooka czy Google'a. Jeszcze niektóre strony korzystają jak najbardziej ze swoich własnych systemów. I taki najprostszy formularz faktycznie i rejestracyjny, i logowania możemy sobie zrobić. Nie będziemy robić, bo macie bazy danych już, czy nie, z tym? A, no to z bazą nawet możemy zrobić. Skoro macie bazy, to... A zrobimy sobie tak, wykorzystamy sobie tamte pliczki i zrobimy sobie tylko sam formularz. Zrobimy sobie tutaj picek register PHP i teraz tak, ja zaczytam do niego ten head i headera i footera, którego tam mamy. Żebym nie musiał tego za każdym razem pisać. I teraz tak, on będzie działał w taki sposób, że jeżeli nie otrzymaliśmy danych, to pokaże formularz. Jeśli otrzymaliśmy dane, to pokaże nam, że zostaliśmy zarejestrowani albo nie. Tak? Tutaj jeszcze warunek, bo na tą chwilę nie mam formularza, więc nie wiem jeszcze, co tu będzie. I tutaj tak naprawdę jedyne, co będziemy robić, to będziemy sobie inkludować ten nasz formularz rejestracyjny. OK. Co w takim formularzu jest nam potrzebne? Tak, czyli zwykle takie minimum login, hasło, tak? Capture wiadomo, że nie będziemy robić, tak, w tym momencie, chociaż Capture się zdarza faktycznie. Zrobimy sobie labelkę. Robiliście na witrynach Flexboxa? A umiecie w ogóle poukładać sobie elementy formularza, nie wiem, na stronie, cokolwiek? Floatem. Dobra, to zrobimy wam taki crash course Flexa chyba. Float jest taką typowo szkolną metodą, tak? Ktoś tam chyba mówił coś o checkboxie, nie? Nie, to ja sobie wymyśliłem. Chodzi mi o to, że często gęsto jak się rejestrujecie, musicie zaakceptować warunki, tak? Taki skrót TOS, możecie się spotkać, to jest Terms of Service, tak? Czyli warunki użytkowania. Dobra, i będziemy sprawdzać co? Będziemy sprawdzać najlepiej, czy wszystkie, czy musimy sprawdzać po kolei wszystkie, czy otrzymaliśmy? Musimy czy nie? To
Nie mówimy o weryfikacji. Chodzi mi o to, że jak wyślę ten formularz do PHP-a, czy ja muszę sprawdzić po kolei, czy wszystkie otrzymałem? No nie, no bo jak nie akceptuję regulaminu, to i tak nie możemy go zarejestrować, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Bo są, jest taki atrybut w HTML-u, który chyba myślałem, że znacie, który się nazywa required. I on nie pozwoli wam przejść dalej, jeżeli nie wypełnicie tego pola. Ale tu jest jeden trik. Nie mam polskich znaków, bo w sumie nie wiem czemu, bo header przecież zaimportowałem. Aha, bo muszę wejść tu, ok. To na chwilę, tak? Dobra. Jak dacie required, to przeglądarka nie pozwoli wam przejść dalej, dopóki nie wypełnicie tych pól. I generalnie jest to fajne, bo nie teoretycznie zdejmuje z was konieczność weryfikowania w PHP, czy zostały wysłane dane. Teoretycznie. Jeden problem polega na tym, że to jest zależne od przeglądarki. Czyli jeżeli ktoś używa jakiejś zupełnie abstrakcyjnej przeglądarki, która nie respektuje tego parametru, to ona i tak mu pozwoli wysłać te dane. W sensie pozwoli mu wysłać puste pole, mimo że on jest ustawione jako required. Nie wiem, no nie przychodzi mi akurat teraz nic konkretnego do głowy, ale może ktoś tam gdzieś napisał jakąś z tyłka przeglądarkę, która nie akceptuje parametru required, tak? Nie to chciałem. Tutaj często macie napisane. No właśnie, nie ma, nie jest w żaden sposób napisane, ale teoretycznie dalej jest to ten sam problem, czyli to, że to tylko sprawdza pod kątem przeglądarki. Ktoś może wam spreparować na przykład wysłanie requesta posta z programu jakiegoś. Jest taki program, który się nazywa Postman, który służy do generowania requestów, jak piszecie jakąś aplikację, żeby móc sobie wygenerować requesty do niej. To ktoś sobie może wygenerować post requesta bez danych, tak? Więc co do zasady, tak, musicie, to required jest fajne. Jakby jest fajnym feedbackiem dla użytkownika, który korzysta z aplikacji, że musi to wypełnić, ale i tak tu powinniście tu sprawdzać sobie, czy dostaliście wszystkie dane, czyli sprawdzacie sobie is set request login. To też, to jest inny temat w ogóle. I is set. To mam nadzieję was nie przerasta. Dałem za dużo nawiasów, za mało nawiasów, albo tu nie dałem nawiasu, a tu jest jeden za dużo, o. Tak, to znaczy to jest nawias od ifa. Ja sobie go tak wywaliłem do nowej linii, jak komuś to nie pasuje, to może go sobie zostawić tam i chodziło raczej tutaj, żeby to było czytelne, tak? Czyli sprawdzamy wszystkie trzy i przypominam wam, end logiczny jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, jeżeli obie strony są prawdziwe, tak? Czyli ten kod się wykona tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli obie strony, wszystkie dane zostaną podane, w innym wypadku on się w ogóle nie wykona, tak? No i tutaj faktycznie możemy dalej wykonywać dalszy jakiś kod, który jest z tym związany, czyli co? Możemy sobie chcieć to przepisać. O tak. Dlaczego ja to przepisuję w ten sposób? Dlatego, że jeżeli będę chciał to do SQL-a podstawić, to PHP bardzo nie lubi tego przy operacji na stringach.
Znaczy generalnie te indeksy do tablic w requestie są upierdliwe później, jak chcecie coś robić dalej z tymi danymi, więc ja sobie tak dla porządku. Żeby mieć to jako zwykłe zmienne, tak? Ok. I co dalej z tym? Chcielibyśmy gdzieś to przechować, tak? Najlepiej w jakiejś bazie danych pewnie. Już tyle chyba pamiętacie, czy nie pamiętacie z baz danych. No co, jak byście to przechowali w bazie? Macie baz danych, macie zajęcia z baz danych, macie takiego delikwenta tutaj zarejestrować i w jakiej tabeli byście to przechowali? W jakiej strukturze? Nie, ja mówię o SQL-u. Macie SQL-a, macie serwer MySQL-a na komputerze, więc ja nie widzę problemu, żeby tutaj zapisać to do MySQL-a. Macie bazy danych, więc powinniście to wiedzieć, tak? No dobra, no to masz tutaj, proszę cię bardzo, czekaj, ja tutaj zrobię sobie zaraz. Localhost, korzystaliście przecież z PHP MyAdmina, czy nie? No to dobra, no to macie baz danych. No i co teraz? Nowa. Zróbmy sobie tutaj nową bazę. Nazwijmy ją sobie Forms. Nie. Nie mam czasu. I zróbmy sobie tutaj tabelę, która się będzie nazywała User. Jak robiliście? Od liczby pojedynczej czy od mnogiej? Są dwie szkoły przy tworzeniu nazw tabel. Część ludzi uważa, że nazwa tabeli powinna być taka jak pojedyncza encja, czyli pojedyncza rzecz, która jest z niej zapisana, czyli w tym wypadku user. Część ludzi uważa, że powinna być users, bo tabela zawiera wielu użytkowników, tak? I... No więc dobra, no umówmy się, że jak ja będę coś robił, to będę ją nazywał od liczby pojedynczej rzeczy, która jest w tej tabeli magazynowana, tak? Jeżeli tu jest użytkownik, to co musimy o nim przechować? OK. I jeszcze jedna kolumna, która musi się tam znaleźć. Pierwsza. Nie, TOS nie, bo TOS jak ktoś nie zaakceptuje TOS-a, to go wysyłamy na drzewo. To co muszę zapisać jeszcze? Jaka jeszcze kolumna musi być w każdej tabeli? ID musi być w każdej kolumnie, jeżeli chcecie mieć indeksowanie, musi być ID. Czyli trzy kolumny. Pierwsza kolumna to jest ID. Zaznaczamy sobie autoinkrementa. Robiliście tak? Dobra, więc jeżeli wpiszecie tu ID i zaznaczycie AI, te pole autoinkrement, to on zrobi automatycznie z tego pola klucz główny i zrobi tak, że ono będzie się za każdym dodanym rekordem zwiększało o 1. Tak? I to jest potrzebne, żeby w ogóle cokolwiek potem dalej z tą tabelą robić. Tutaj zrobimy sobie pole na login. W jakim polu zapisywaliście teksty? Tekst, powiedzmy, tak? Bo varchar ma jaką wadę? Możecie zrobić varchar, ale musicie wtedy co podać? Długość, tak? Czyli nawet jeżeli ja mogę zrobić sobie 256, bo ktoś może będzie miał abstrakcyjnie długi login, tak? Albo 128, powiedzmy, tak? Tak samo hasło. Jak dacie tekst, to nie macie tego problemu. Bo tam nie musicie podawać długości, tak? Co mi się tam, kurde, włącza? Który z was mi tam gra tym? Właśnie nie wiem, zobacz. Okej, okay. I macie ID, login, hasło. Zapisujemy sobie tą tabelę. No i to już powinno dla was wyglądać znajomo, tak? Jest ID, jest login, hasło. Tu macie taki kluczyk oznaczający, że to jest klucz główny do tej tabeli. Wiecie, to jest klucz główny? Tak? To do pana od baz danych, jak nie wiecie, co to jest klucz główny. Dobra, i co teraz z tym dalej? Możemy tu wstawić ręcznie delikwenta, albo zostawmy to tak jak jest i wstawimy go wtedy z PHP-a już, tak? Czy to jest jasne tutaj, co się dzieje? Wszystko do tego miejsca? Dobra, super. Wracamy tu, 2 minuty jest przerwa, nie? Dobrze widzę? To jeszcze chwilkę, zaraz was wypuszczę. I teraz tak, mając te trzy rzeczy, po pierwsze to, co możemy zrobić, że jeżeli właśnie, jaki będzie miał wartość TOS? Ktoś z was ma jakiś pomysł? Co będzie, czy będzie? No to zobaczmy sobie. Echo.
TOS i zobaczmy faktycznie, jaką wartość będzie miał TOS w zależności od tego, co wpiszemy. On? Ach, albo nic, tak? Bo ja dałem require. Dobra, zdejmę require dla, że tak powiem. Aha, w ogóle nie przejdzie. Dlaczego? Bo ja sprawdzam tutaj, czy jest użyty. Dobra, czyli musimy zrobić małą zmianę. Albo wcale, albo jest niezarejestrowany, tak? Czyli możemy sobie zrobić coś takiego. Tutaj. Że if not is set request TOS, to nam się wywoła die, czyli możemy zrobić tutaj komunikat, że echo nie wyraziłeś zgody na regulamin. I jak bardzo chcecie, to możecie zrobić tutaj albo exit. Jest taka funkcja, która wychodzi po prostu z kodu i jakby nie wykona żadnego kodu dalej, czyli jak teraz tu zrobię tak, to koniec działania programu. Ewentualnie jest jeszcze taka funkcja die zamiast exit, ale jej używacie wtedy, kiedy coś poszło nie tak. No die robi to samo, tylko że die jakby sypie jednocześnie informacją, że nastąpił jakiś błąd, tak, i ubija całą tą, a exit po prostu wyłącza nam wykonanie dalszego skryptu. Chodzi mi o to, że jeżeli bym nie dał tego exit, to on by dalej przetwarzał tutaj, tak? Chyba, żebym to zapakował w else, ale tutaj po prostu robię, że jeżeli nie zaakceptowano TOS-a, exit i vio, zostajemy z loginem i hasłem i zaraz je sobie zapiszemy do bazy danych. Dobra, teraz tak. Jak to zapisać do bazy? PHP ma taką bibliotekę, która się nazywa MySQLi, która służy do zapisywania, czy czytania, czy w ogóle operacji na bazie danych MySQLowej. I jest taka dosyć prosta do ogarnięcia, tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz zobaczycie sami. Pierwsza rzecz, jak chcecie się połączyć do bazy danych, to musicie stworzyć sobie nowy obiekt, dlatego że MySQL jest obiektowe, co z zasady. I tworzycie sobie obiekt o nazwie DB. New MySQL. Operator new, przypominam, w PHP służy do tworzenia nowych obiektów. I tutaj podpinacie do MySQL odpowiednio, tak jak tutaj kod podpowiada. Hostname, czyli localhost. Nazwa użytkownika root. Bez hasła i nasza baza się nazywa jak? Jak się nazywa baza? Forms. Tak? Tutaj. Forms tabela się nazywa user. I to linijka co do zasady połączy was z bazą danych i stworzy taki obiekt, na którym możecie pracować, jeżeli coś chcecie z tą bazą robić. Analogicznie, żeby już mieć to z głowy, żeby się rozłączyć z bazą, na koniec robicie db close. I teraz to jest tak, nie musicie tego robić, w sensie jak PHP kończy działanie, to automatycznie się rozłącza z bazą, ale na egzaminie zawodowym jest zawsze jeden punkt za zamknięcie połączenia z bazą ręcznie. I dobrze, byście sobie wyrobili już tam nawyk, że to połączenie z bazą zamykacie. Okej, i teraz tak. Są dwie szkoły, dwa sposoby dodania wykonania kwerendy typu insert, tak, bo powinniśmy zrobić kwerendę typu insert do bazy danych. Sposób uproszczony i sposób taki, jak powinno się to zrobić. I jeżeli chodzi o sposób uproszczony, to wygląda to tak. Tworzymy sobie jakąś kwerendę. Jaka będzie składnia tej kwerendy, żeby dodać wiersz do bazy danych? No słucham, macie bazę. Jaka jest składnia inserta? Jest listopad. Macie bazę od września, tak? Czy tam od października, no. Jaka jest składnia prawidłowa inserta? Następnie co jest?
Nazwa tabeli. I teraz są dwie poprawne składnie inserta. Jakie? Pierwsza jest taka, że podajecie w nawiasie pola, a potem values i wartości, a druga? Bo pierwsza jest taka, że możecie sobie zrobić tutaj user i tu będzie ID, login, password, tak? Values. Dobrze piszę? Tutaj dajecie null, bo on sobie sam doda. Coś takiego, nie? Teraz problem polega na tym, że jak ja bym to wysłał do bazy danych, to login i hasło nie ma delimiterów, bo jak do SQL-a chcecie stringa wkleić, to musicie go z obu stron ograniczyć jakimś znakiem, tak? Dobrze mówię, czy nie? Bo generalnie zobaczcie, echo. Tak, fajnie. Też się cieszę. Zostaje coś takiego, nie? Jakbym sobie to skopiował w tej chwili tu. To co? No mówię, delimitery, tak? Czyli muszę je dodać. Ale jak tu zrobię cudzysłów? Chyba, że zrobię tak. Backslash cudzysłów oznacza, że ma to literalnie przepisać cudzysłów, a nie potraktować jako część kodu. No i teraz już to działa i to generalnie wklejone do SQL-a. No nie, jeszcze coś mu nie pasuje. Nie dałem password, tylko jakoś inaczej ją nazwałem chyba. Aha, a czemu się nie odezwał, że taki błąd zrobiłem? Dobra, poprawimy. Dobra, SQL. Cyk. Wykonaj. Działa, tak? Żeby PHP to zrobił, a nie my ręcznie, to po prostu robicie sobie DB query. I już. SB napisałem też fajnie. DB. Tak? I to już będzie działać. Żeby to wam, jak po, żebyście nie myśleli, że ja tutaj was robię w bambuko, ja sobie faktycznie cofnę, zrobię Jana Kowalski z hasłem tajne hasło. Tak? Tak, ja tego celowo nie robiłem, żeby było widać, co piszę. Nie. I teraz wysyłam, zrobię zarejestruj. Nic nie ma, ale to as expected, bo jakby nie przewidzieliśmy żadnego komunikatu. Sprawdzam sobie w bazie. Jest. Tak? Zapisał się. Czyli żeby to obkomentować, obkomentować to, czyli stwórz kwerendę podstawiając wartości. Wyślij ferendę. I teraz ferendę. I teraz pytanie, czy to może sfejlować z jakiegoś powodu? No ale tak konkretnie, z jakiego powodu to się może nie udać? No dobra, ale dlaczego miałaby ta kwerenda nie przejść? No nie, no bo sprawdzamy, czy została wysłana. Generalnie coś, czego nie zrobiliśmy jeszcze w bazie, to to pole tutaj, login, co do zasady powinno być jednoznaczne. Czyli, że baza danych nie dopuści, żeby były dwie osoby z tym samym loginem, bo to nie ma sensu. Tak? Dodajemy unique do loginu i teraz jakbym znowu spróbował, to tu się nic nie pokaże, bo my nie wyłapujemy tego błędu, ale jakby ten użytkownik nie zostanie po raz kolejny stworzony, tylko baza się nam sypnie. Skąd wiemy, że baza nam się sypnęła? Ano po wykonaniu query możemy sobie sprawdzić,
jest taka w bazie, w tym obiekcie DB, jest zapisany ostatni błąd. Jak to odświeżę, to zobaczcie, jest affected, pierwsza rzecz, affected rows, jak jest minus 1, to znaczy, że coś zwaliliście, nie? Takie raz na przyszłość, jak już kiedykolwiek będziecie coś robić na MySQL-i, jak macie affected rows minus 1, to znaczy, że coś poszło nie tak. Tak, no bo jeżeli zmienione wiersze jest minus 1, to znaczy, że jest naprawdę jakiś problem. No więc szukacie dalej, no i macie tutaj tak, connector or null, no bo nie, połączyliśmy się prawidłowo. Ale tu już macie error number 1062 oraz error stringiem duplicate entry for key login. Tak, czyli tutaj mamy już zwałę, że nie udało się, bo jest taki, bo już jest taki login. Tak, i teraz my możemy sobie sprawdzić tutaj, po tym kodzie nawet, sprawdzając, czy udało się dodać, czy nie. Jeszcze jedna rzecz, po której widać, jeśli uda się dodać, to zobaczcie, że tutaj macie coś takiego jak insert ID. Jeżeli on jest różny od zera, to on zwraca wam, z jakim ID został dodany ostatnia rzecz, którą dodawaliście insertem. Tak? Czyli teraz podsumowując, żeby sobie sprawdzić, czy poprawnie została wykonany import, tak? Czy wczytanie do bazy. Weryfikujemy poprawność. Jeżeli DB error number jest różny od zera. Dlaczego tak? Bo jeżeli jest równy 0, to znaczy, że wszystko poszło nie tak. Jeżeli jest równy 0, to znaczy, że poszło OK. Jeżeli jest nierówny 0, to znaczy, że coś poszło nie tak. To może zróbmy tak. Tu jest error równy 0. To udało się. I robimy sobie komunikat. Dodano poprawnie u użytkownika z ID. Dokleimy sobie tutaj w taki sposób i on nam pokaże dokładnie, z jakim ID dostał użytkownika. Else OK. I w ten sposób mamy obsłużony błąd. Czyli teraz, jeżeli ja znowu się cofnę i spróbuję stworzyć konto z loginem, który już istnieje, to dostaję: nastąpił błąd, numer, komunikat błędu, duplicate entry. Już wiem, że jakby ten, czy powinien, to możecie sobie dalej obrabiać, tak? To jest generyk, czyli teraz jakikolwiek błąd, którego bym nie zrobił, spowoduje wystąpienie. Czyli jeżeli ja na przykład, nie wiem, bez hasła go spróbuję, nie mogę go bez hasła, bo mi nie pozwoli go wysłać bez hasła. Jakikolwiek błąd by wystąpił, to będę miał komunikat, że wystąpił taki a taki błąd. Jeżeli się uda poprawnie, to macie dodano poprawnie użytkownika z ID równe 7. Jeśli byście chcieli mieć fachowo, że tak powiem, obsłużone, że taki użytkownik już istnieje, to po prostu musicie sobie tutaj przerobić tą logikę w taki sposób, żeby wyłapywać numer błędu konkretnie 1062, czyli naruszenie unikatowości klucza w tabeli. Możecie to zrobić switchem, case'em. Wiecie, jak to zrobić? Ktoś wie, jak zrobić switch case'em to? Tak, no jak w każdym innym języku. Czyli switch, w nawiasie dajecie sobie to i wtedy case, jaki tam był błąd, ten 1062, tak? I tu będzie echo
Taki użytkownik już istnieje. Case. Case 0 to jest, że wszystko jest OK, tak? A jeszcze jest w switchu coś takiego, że zapomniałem breaku w ogóle, nikt nie zwrócił uwagi. Czemu muszę dawać break? Znaczy zrobi się to i ja dam breaka, to automatycznie zrobi się też to, nie? I tu brakuje czego? Default, tak? Default nam daje dla każdego innego błędu to. Czy muszę dodawać breaka? Nie, no bo to jest koniec switcha. I teraz macie to zrobione o tyle fajnie, że jeżeli nie wystąpi błąd, to wam napisze do danego użytkownika. Jeżeli akurat się powtarza login, to napisze wam, że się taki użytkownik już istnieje. A jeżeli jakikolwiek inny kod błędu wystąpi, to wam wywali komunikat, że nastąpił błąd ID i tak dalej. Teraz jedna jeszcze dygresja a propos przechowywania użytkowników i haseł w bazie danych. Oczywiście nikt nie przechowuje hasła otwartym tekstem w bazie danych. Dlaczego? No można by dupnąć komuś bazę danych z serwera, tak? I miałbyś hasła wszystkich użytkowników. Więc nie przechowuje się haseł, tylko przechowuje się hasze haseł. Czyli takie jakby sumy kontrolne haseł dla... Znaczy zaszyfrowane, no powiedzmy, że zaszyfrowane. Jest to, termin szyfrowane jest tutaj o tyle mylący, że to jest szyfrowanie jednostronne. Można wygenerować hash hasła z hasła, ale z haszu nie można odzyskać hasła. Znaczy proces działa w jedną stronę. A zapytacie wtedy, jak skąd wiemy, czy hasło jest poprawne. Otóż podane hasło też haszujemy i patrzymy, czy hasze są identyczne. Hasz to jest taka jakby suma kontrolna wyliczona z hasła. Tak, no bo z takich najbardziej najstarszych, jakie kiedykolwiek używano tych, jest funkcja w PHP, która się nazywa MD5. Znaczy ogólnie jest takie coś jak MD5. Jest. MD5 to jest taka funkcja, która generuje sumę kontrolną MD5 z dowolnej wartości, z pliku, ze stringa, z innej liczby, z czego chcesz. I zawsze dostajesz coś takiego. Znaczy zawsze dostajesz, to jest chyba 32-znakowy, o ile tak, 32-znakowy, 16-kowy hash. Zawsze. On będzie inny dla każdego hasła, ale zawsze będzie miał 32 znaki i zawsze będzie 16-kowo zapisany. I teraz myk polega na tym, że możesz bardzo łatwo policzyć ten hash, ale bardzo jest trudno z tego hasha odzyskać hasło. Akurat MD5 jest traktowany jako przestarzały właśnie dlatego, że powstały tak zwane Rainbow Tables, czyli takie tabele z danymi, które pozwalają odzyskiwać z MD5 hasła. Kiedyś się tego nie dało zrobić, a robienie tego brute force'em było praktycznie nierealne, tak? Czyli musielibyście liczyć MD5 z każdego stringa, licząc na to, że traficie we właściwy hash. Jest też taka rzecz, która dotyczy haszy. Dla zainteresowanych możecie sobie poszukać, co to jest paradoks dnia urodzin. Bo generalnie jest coś takiego związanego z kombinatoryką i statystyką, która mówi, że jeżeli was jest na przykład strzałem 30 w klasie, no tak. I w związku z powyższym to samo dotyczy haszy. To znaczy, że istnieje, musicie założyć, że istnieje drugie hasło, które ma taki sam hasz. Tak? Czyli, że można wejść na czyjeś konto w teorii dwoma różnymi hasłami. Bo hasze są identyczne. Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania, czy zmianą algorytmu haszującego, ta szansa maleje. Bo o ile MD5 ma już, jak widzicie, 32 znaki, to jest taka funkcja, której się w tej chwili używa, argon2i, kodowanie argon2i. Znaczy w ogóle jest funkcja password hash w PHP, która służy do robienia hasza z hasła. I ona przyjmuje jako parametr sposób haszowania. No i właśnie najpopularniejszym w tej chwili jest argon2i.
I on generuje już na tyle skomplikowanego hasza, że w zasadzie już bardzo, znaczy nieskończenie mało prawdopodobne jest to, że ktoś będzie miał taki sam hasz z innym hasłem. Okej? Okay? Nie można tego wykluczyć, ale jest to nieskończenie mało prawdopodobne, tak? I teraz jak to dokładnie działa? My nie będziemy dzisiaj robić logowania, zrobimy sobie tylko do końca tą rejestrację, więc ja będę chciał, żeby te hasła, które zapisujemy, były zapisywane do bazy danych w formie zhaszowanej. I chcę tylko sobie zobaczyć, jaki długi hasz ma Argon2i. No nie, on chyba aż taki długi nie jest. Ale nie, output let parameter storage. No dobra, myślę, że jak założymy, że pole ma 128 bajtów, to myślę, że się to zmieści, tak? No to właśnie, to jest lęk tego. Mi chodzi o lęk tego stringa. Wydaje mi się, że on jest zmienny w ogóle i... Ale ponieważ myśmy w bazie danych, z tego co pamiętam, założyli sobie 128 znaków, to myślę, że spokojnie się zmieścimy. I teraz jak to wygląda? Wystarczy przepuścić ten nasz podany przez użytkownika hasło przez tą funkcję haszującą, zanim zapiszemy do bazy danych. Czyli tutaj, zanim to hasło zostanie zapisane, robimy coś takiego i ten password has zapisujemy zamiast password. Różnica będzie taka, że jeżeli ja sobie wyczyszczę teraz tą bazę, czyli jak się czyści tabelę SQL? Nie, drop table to jest wywalenie tabeli, a wyczyszczenie tabeli. Nie, to trzeba będzie od nowa zrobić. No, nie na A. Nie. Tak? Okej, okay. I ona jest teraz pusta. Powinna być. Okej, okay. I teraz jak ja stworzę sobie znowu użytkownika J. Kowalski z hasłem super tajne hasło. Poprawnie dodano. Jaka jest różnica między wyczyszczeniem w ogóle tabeli ręcznie, a zrobieniem truncate'a? Bo zobaczcie, że przywrócił mi ID od jednego. Jeżeli ja bym wszedł tu i usunął go po prostu, zobaczcie jak ten hash jest zapisany tu. Tak? To jest całe hasło zapisane jako hash. A jeżeli ja bym go po prostu stąd usunął i zrobił go jeszcze raz, to on dostanie już ID 2. Dopiero jak zrobicie truncate table, to ona faktycznie jest czyszczona i ID jest resetowane do zera. OK, i w tym momencie ten konto tego użytkownika jest przechowywane z zhaszowanym hasłem. I nawet na wypadek, gdy ktoś wam by tą bazę danych z serwera buchnął, to odzyskanie hasła z takiej bazy jest praktycznie nierealne. Tak? Jest taka strona, którą wam polecam. I polecam tutaj wpisać sobie swojego maila, login, czy co tam używacie do logowania się gdzieś tam. I on wam powie, czy wasze hasło wyciekło gdzieś tam, czy wasze hasło wyciekło gdzieś przy okazji jakiegoś breacha, tak? Ewentualnie możecie same hasła sprawdzić sobie, czy wasze hasło, którego używacie, jest odkodowane, to znaczy, że
figuruje w jakiejś bazie danych odhaszowanych haseł. Bo są takie bazy, gdzie macie hasze i co to jest za hasło, bo ktoś to brute force'em kiedyś złamał i po prostu sobie leży. Tak? Ale to możecie sobie sprawdzić, czy na przykład wasze konto wyciekło w ramach jakiegoś breacha tam, tak? Ja na przykład tak miałem, że chyba Reddit miał w pewnym momencie włam, a ja miałem jakieś tam takie hasełko bardzo proste, chyba pięcioznakowe czy coś takiego. I potem wszystkie konta, do którego używałem tego hasła, miały próby, inaczej, wszystkie konta, do którego używałem tego loginu, miały próby włamu. W sensie dostawałem komunikaty o odnowienie hasła, znaczy o zrestowanie hasła ze wszystkich kont, których użyłem tego samego loginu, którego używałem na Reddicie, nie? Okej. No i to w zasadzie na dzisiaj chciałbym tyle. Zrobimy sobie za tydzień wtedy, bo mam nadzieję, że mamy normalnie zajęcia za tydzień, a nie, że znowu się okaże, że jakieś tam święto lasu albo dzień drzewa. Ale to za tydzień w piątek, nie w ten piątek. No tak, to... Dobra. Okej, czy słuchajcie, czy to jest wszystko zrozumiałe, co było dzisiaj? No i okej.